Posiadanie własnego garażu to duży komfort. Samochód jest bezpieczniejszy, a i znajduje się w lepszym stanie niż taki, który stoi zaparkowany na niezadaszonym parkingu. Niestety nie wszyscy za luksus korzystania z garażu chcą płacić. Według wyliczeń szczecińskiego zarządu budynków i lokali komunalnych na samym Prawobrzeżu na 2,5 tysiąca garaży. Nawet 1/5 może być postawiona nielegalnie. ZBILG zapowiada kontrolę i kary dla osób, które dokonały samowoli budowlanej. Do końca czerwca dyrektor ZBILG wydał zarządzenie, że musimy zinwentaryzować wszystkie garażowiska szczecińskie. Jest co inwentaryzować, bo w sumie tych garaży jest 6400, prawie 6400. No i zdarza się, że na takich blaszanych garażowiskach, gdzie są blaszane garaże, są garaże na dziko postawione. Aby postawić garaż, wcale nie trzeba wiele czasu. Budowa blaszanego garażu to kwestia kilku godzin, dlatego na garażowiskach przybywa ich z nocy na noc. Na czym będzie polegała kontrola ZBILG-u? Na sprawdzaniu numerów ewidencyjnych, które powinny znajdować się na każdym garażu. Co należy zrobić, by legalnie w Szczecinie postawić garaż? Na to pytanie odpowiada rzecznik ZBILG-u. Wystąpić o przyznanie terenu, na którym można postawić garaż, no a następnie podpisać umowę i użytkować. Dopiero wtedy można użytkować garaż. Nie można stawiać garażu nielegalnie, to są wszystko grunty komunalne. No i za te grunty komunalne, za dzierżawę tych terenów gmina pobiera opłatę w wysokości 3,50 zł za metr kwadratowy. Garaże niepłacących zostaną zdemontowane i wywiezione. Najwięcej nielegalnych garaży znajduje się na Prawobrzeżu, na ulicach Klonowica, Zawadzkiego czy w okolicach budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera. Inwentaryzacja rozpocznie się już wkrótce.